obok mego ślad znaczyła mały Natali. Moje pierwsze wspomnienie to był koniec lat 90. Czyli już 20 lat. To było spotkanie z Bobem Budowniczym. Spychacz wyładuje cegły w połowie tunelu, dobrze? Tak, Bob, nie ma sprawy. No i z tym spychaczem przez kilkanaście lat się spotykałem. Nawet przyznam szczerze, że tak jak animacja się zmieniała troszeczkę przez te lata. Ona była na początku bardzo prościutka, w ostatnim czasie nabrała takiej trójwymiarowości. Przeszkody nie są dla nas maszyn, a maszyny nie służą do skoków. Ale ja chciałbym przeskakiwać przeszkody i rowy. Na pewno się uda. To razem z tą animacją też zmieniał się trochę mój głos. Na początku był bardziej, pamiętam, taki charczący i taki zupełnie nierozpoznawalny, a w ostatnich czasach jakoś widocznie sam mój głos nabrał charakteru charczącego bardziej i mogłem używać go, no już będąc bliżej swoich warunków głosowych. Najmniejszą znajdę gwiazdę, co pośród innych drży, i będę wtedy zawsze. Była telewizyjna wersja i pamiętam, że rzeczywiście razem z Beatą śpiewaliśmy piękną, taką hollywoodzką piosenkę, ale to już rzeczywiście zamierzchłe czasy. Przez wszystkie dni i noce, przez wszystkie dni i noce, od zmierzchu aż po świt. I choćby świat się rozpaść miał, nas nie rozdzieli. Z takich filmów, gdzie bardzo było dużo muzyki, dużo śpiewania i to w różnych gatunkach, to z wielką przyjemnością wspominam taki serial Klasa 3000. Ale fajnie, pierwszy dzień pracy w szkole. Mam uczniów, mam biurko, mam kredę. Teraz mogę zacząć was uczyć. Wtedy pamiętam, naśpiewałem się bardzo dużo, wykorzystując swoje jakieś naturalne umiejętności względem muzyki czarnoskórych, bo bardzo lubię śpiewać i słuchać bluesa, jazzu. Zimne nóżki. No i te wszystkie takie typowe odzywki dla faceta, który bardzo lubi, żeby no, w jakiś sposób zainteresować swoim światem, swoim rytmem, swoją energią. No było tam bardzo dużo i czasem on śpiewał niskim głosem. Czasem trzeba było dużo tekstu z siebie wystrzelać jak karabin maszynowy w takich no, dosyć niełatwych piosenkach, gdzie było dużo tekstu, a stosunkowo mało czasu na nie. Hej, chodź, pomocujemy się. Dawnośmy się nie mocowali. No to jest Max, chodź, pobawimy się. Oj, otrze, wrze się ode mnie, ty przerośnięty szczeniaku. Lisa i psa musiałbym sobie przypomnieć po obrazku i po głosie. Dawid, widziałeś mojego psa? A to na pewno pies? Aha, kiedyś to był Bernardyn, ale potem go przejechało. To się doczekało wielu części. I to było świetne spotkanie, bo przenosiło nas wszystkich, i realizatorów, i aktorów, w taki świat Hawajów. Coś takiego, co jest bardzo przyjemne w tym zawodzie, że w momencie, kiedy człowiek się zamyka w studiu często na kilka godzin, to przenosi się w jakieś piękne miejsca na świecie i w piękne nowe sytuacje, często niespotykane, często sensacyjne. Harry Potterze, musisz uciekać. Zbyt wiele stworzeń cię tu zna. Las nie jest teraz bezpieczny. Harry Potter oczywiście był bardzo popularny jako książka. I jak tylko pojawiła się propozycja, żeby zagrać w pierwszej części, w tej pierwszej ekranizacji filmowej, no to była wielka duma i powód do szczęścia. Tylko rzeczywiście skutkowało to tym, że jak już się wzięło udział w pierwszej części, to już potem tylko można było z tęsknotą patrzeć na te następne. Jeśli zabijesz coś niewinnego i w tej chwili krew dotknie twoich ust, będziesz wiódł nędzne
życie przeklętego. No a te filmy, gdzie biorą udział prawdziwi aktorzy, są no, dużo większym wyzwaniem niż udział w kreskówkach. No bo tam rzeczywiście trzeba się o wiele silniej wcielić w konkretnego odpowiednika po drugiej stronie ekranu, aktora. Elisa, nasze gratulacje! O, a Andrew właśnie obronił doktorat na Wydziale Antropologii w Oksfordzie. Coś takiego. A wiesz, Elisa działa w ONZ. Naprawdę? A on spędził rok na Nowej Gwinei, badając zwyczaje godowe krowy błotne. A ona, Andrew, nie bez trzymanki przejść po... coś powiedzieć, tak złociutka? W rolę księżniczki się wcielała Karolina Gruszka. No i wzajemnie się słyszeliśmy czasem, jak ona nagrywała, a ja już miałem tę swoją partię nagraną, to potem spotykaliśmy się w teatrze i mówiła, rozmawiałam z tobą, nawet o tym nie wiesz. Jesteśmy dla siebie stworzeni i on nie rozumie. Rozumie? No, żar uczuć. Słyszałaś kiedyś o miłości? Zazdrościsz mu. Zazdroszczę? A niby czego? Biedak spędzi resztę życia jako twój mąż. No i to było takie spotkanie na granicy takiego... bardzo mocnego wczucia się w tę postać, że jak wychodziłem ze studia, to pamiętam, że jeszcze długo ona potem gdzieś zostawała, że już potem kolejne nagrania sprawiały mi więcej łatwości, więcej radości. Najmilsza, najmilsza, usłysz mój śpiew, po dzikim winie tu do mnie zejdź. Odmówić ci muszę, cny Saladynie. Nie będę łazić po winie, bo jeszcze się zabiję. No, polski się bardzo różni, więc żeby złapać ten charakter i jednocześnie tembr i jeszcze w to włożyć coś, co jest, no, to najważniejsze, to wnętrze, ten przekaz, żeby umiejętnie wejść w dialog i z postacią, i z widzami, no to jest rzeczywiście wyzwanie. Dobrze widzisz cel? Mhm. Dobra. To jeszcze tylko trzeba w niego trafić. Stopę daj tutaj, palce w tamto, tak? Biodra. Ja jak tak. Zostałem poproszony o wizytę w studiu właśnie do tej części ostatniej Avengersów, to zdziwiłem się, że ta postać w ogóle w jakiś sposób jeszcze tam istnieje, bo trzeba przyznać, że spośród tych superbohaterów inni są tak naprawdę bardziej popularni, bardziej kojarzeni z komiksami, prawda, powstałymi jeszcze tam w latach 30. gdzieś tam dawno, a potem zostali oni zebrani do kupy w jednej drużynie. Więc to było zaskakujące, że jeszcze on się pojawia i nagle okazało się, że rzeczywiście jest go dużo. Widzisz cel? Tak. Na pewno? Mhm. A teraz? Teraz widzisz? Nie. A teraz? No dobra. Gotowa? Trzy palce. Zobaczyłem tę przygodę już w zmontowanym, zrobionym, skończonym filmie, to dopiero sobie uświadomiłem, jak jeszcze my niewiele wiemy w trakcie nagrania, co z tego może dopiero się okazać. No to jest najpiękniejsze w tym wszystkim. Laila, idziesz? Laila! Skarbie? Dzieciaki! No i z wielką przyjemnością stwierdziłem, że nie dość, że ten głos mamy bardzo podobny z aktorem grającym oryginalnie, to jednocześnie wychodziłem z kina otoczony wianuszkiem dzieciaków i z takim nimbem, chociaż na chwilę stałem się superbohaterem, jakie to jest miłe. To twoi bracia, musisz iść. Płyń ze mną. Dobrze wiem, co czuję. Nie boję się. Odżyłem dzięki tobie. Ja nie mogę. Tauriel. Tak jak Hawkeye od razu był mi bliski, to ten aktor wcielający się w postać tego krasnoluda no, był wyzwaniem większym i wiele więcej czasu mi zajęło, zanim się spotkałem z tym bohaterem. Trzeba było się czasem cofać, wracać do poprzednich scen, żeby no jeszcze bardziej wiarygodnie się gdzieś tam wcielić w tę postać. Amralime. Nie rozumiem, co mówisz. Rozumiesz. No ale to oczywiście wielki tytuł. No, pamiętam, no były wszystkie części Władcy Pierścieni z tym Tolkienem
od lat gdzieś jestem za pan brat i tutaj przyszło zmierzyć się z, no, z jedną z bardziej takich ulubionych postaci z tej sagi. Czas na ostatnie słowa, Telmarski Łotrze. Mysz ze szpadą? W takiej chwili wysil się na coś oryginalniejszego. Bierz miecz do ręki. Pytałem reżysera, na ile wcielać się bardziej w mysz, a na ile używać głosu ludzkiego. On tam jest dosyć charakterystyczny, ten bohater w oryginale. Pick it up! I will not fight an unarmed man. Which is why I might live longer if I choose not to cross blades with you, noble mouse. I said I would not fight you. I didn't say I'd let you live. Pamiętam, że reżyser powiedział mi, jedź swoim szlachetnym bojownikiem, używaj charyzmatu, bądź odważny i nie myśl o tym, że jesteś myszą. Od dawna czekaliśmy waszego powrotu, mój panie. Nasze serca i klingi są na twoje rozkazy. Ojeju, jaki on milusi. Który to? Myślę, że są takie dwie strony, bo jeżeli używam takiego głosu, powiedzmy, pozbawionego jakiejś charakterystyczności, to często rzeczywiście proponowane są mi postacie szlachetne, delikatne, spokojne. Ale z kolei po drugiej stronie tego wachlarza istnieje cała paleta takich postaci bardzo charakterystycznych, często czarnych charakterów, no, gdzie trzeba wtedy użyć troszeczkę innych środków, innego głosu. Mój niezastąpiony szef okropnie się przeziębił. I tylko twój gorący, płomienny oddech Tabalugo może przywrócić mu zdrowie. Co o tym sądzisz, puchaczu? Porozumiewa się ze światem takim dziwnym głosem. On jest taki trochę przydupas, taki przypochlebia się, a jednocześnie potrafi zrobić jakieś świństwo. Skąd wiesz, czy to nie kolejna sztuczka? Hansin się podda, jeśli zechcesz mu pomóc. Spójrzcie w magiczną kulę, a przekonacie się, już zniszczył całą swoją piaskową broń. To był taki wrednawy... O, jeszcze to takie wrednawe postacie też są mi bliskie. Nie wiem dlaczego. Mów, póki jeszcze masz czyn. Hej, hej! Moglibyście trochę zbastować? Ja to załatwię. No tak, no to jest jedna z moich ulubionych postaci. Rzeczywiście. I to była też taka przygoda trwająca latami całymi. Akurat w tym wypadku uważam, że Flash i ja mamy bardzo dużo wspólnych cech. Przestałeś brać leki, co? Bez nich mi lepiej. Jak biorę, czuję się zdołowany. Nie ściemniaj, one ci pomagają. Kiepsko z tobą. Czuję się świetnie. No oczywiście... Tempo, w jakim on się przemieszcza, często jest tym tempem, w którym ja też się muszę przemieszczać, w miarę możliwości swoich oczywiście. Ale zarówno głosowo, jak i charakterologicznie, jak i pod względem poczucia humoru pewnego, który mu towarzyszy, temu bohaterowi, to znalazłem tam bardzo wiele takich wspólnych cech, które przyjąłem z wielką satysfakcją i z przyjemnością przychodziłem na następne, kolejne odcinki tego. Słuchaj, James, znowu masz to przebranie. Naprawdę? A co ci numer? Zrobimy tak, powiesz dokąd poszli, a ja obiecuję odwiedzać cię w szpitalu. Porzucajmy. Flash jakby miał walczyć z Marvelem, no wydaje mi się, że po tej dobrej stronie jednak. W tym wypadku zostałbym w tej lidze jednak. Bridget nie ma w grze, ale Shauna już bez duszy jest swej. Portni też nie liczy się. Ja zostawić ciebie teraz w dziurze chcę. Tak ta gra się zakończy. Skończymy ją tak. Tak ta gra się zakończy. To jest też taki zestaw, z którym często się spotykam. Zestaw tego typu postaci. Właśnie takich trochę zarozumiałych, porozumiewających się z pewnym akcentem południowym facetów, którzy przeświadczeni o swojej wielkości czasem popadają w jakieś tarapaty. Tak się składa, że nic w życiu nie przeraża mnie tak jak perspektywa życia w ubóstwie. Bądź łaskawa wyjaśnić mi, czemu z taką wrogością traktujesz chęć zabezpieczenia nam przyszłości. Historia bardzo znana. Ja pamiętam, że wtedy spotkałem się z tą postacią już wcześniej w słuchowisku radiowym.
A ponieważ opowieść wigilijna nie starzeje się i ta postać jest tak wielowymiarowa i tak pięknie napisana, ona jest bogata bardzo. W tamtych czasach byłeś całkiem inny. Tak, byłem. Jak dziecko! No, nie miałem jeszcze tego wieku, żeby starego Scrooge'a zagrać, ale już tym młodym można było znaleźć coś, co potem odbija się echem w tym starcu dziwnym, niebezpiecznym, ale gdzieś tam szlachetnym w pewnym wydaniu. Może mnie z widzenia znasz, choć jak wicher gna na czas. Jestem przecież jedną z was, kimkolwiek. No, zaczęła ta postać wywoływać we mnie już takie stany pozytywne, że zacząłem używać na co dzień takiego głosu chłopięcego, wychodząc ze studia. To było już lata temu, ale tak mi się podobała ta energia, ten charakter tej postaci. Ekstra! To mi się podoba! To coś dla mnie! Więc jednak. Oczywiście! Hej! Bulldogi! Że sam się stałem takim rozrabiaką, on się tak nazywał. Rozrabiaka. I teraz tak sobie myślę, że często się zdarza, że wszelkie absurdalne historie, które nas spotykają, i być może to jest potrzebne też przy okazji bycia w tym zawodzie, że przestają nas dziwić. I warto umieć się w nich odnaleźć czasem. Ros nie jest fujarą. Jest tylko inny. Panie! Proszę pan! Co jest? Niektórzy to mają tak, że muszą spojrzeć na tę swoją postać i ją usłyszeć, nawet po latach, żeby móc w tym samym momencie użyć tego głosu. Ale ponieważ nie widziałem tego bohatera, wiem, kilka lat, to ciężko mi teraz go odtworzyć. Ros, czy ty na pewno chcesz zostać cheerleaderką? O, nie, jeszcze całkiem nie zwariowałem. Serio? Ekstra! To znaczy, dlaczego? Bo zostanę maskotką drużyny! Bulldogi, bierzcie ich! Chodziłem wtedy po ulicy, czy rozmawiałem ze znajomymi takim właśnie wesołkowatym głosem człowieka, który był o wiele młodszy ode mnie. I miał bardzo dobrą energię na życie. Miał dużo dobrych pomysłów. I w zasadzie często do tej pory czegoś takiego używam w swoim brzmieniu i wtedy jest mi dobrze. Czuję się 20 lat młodszy. Niezła akcja, co? To jeszcze nic! Bulldog pięknie z wściekłości! Ros! Kibice będą zachwyceni! Krem waniliowy z ananasem! No na przykład jakimś niesamowitym efektem, czego nie byłem świadomy, była taka manga. Tam grałem postać Sasuke. Jesteś jednym z tych, z którymi chcę walczyć najbardziej. I potem wiele razy słyszałem od wielbicieli tych filmów bardzo ciepłe słowa i w ogóle pytania gdzieś tam poprzez maile, czy poprzez wpisy na portalach społecznościowych, czy to się jeszcze kiedykolwiek pojawi. Ja w tym względzie nie bardzo dysponuję wiedzą, ale to było zaskakujące, że czasem rzeczywiście człowiek jest zapraszany do pracy nad postacią, która przecież często jest bardziej znana pokoleniu wstecz, czy tam, przepraszam, że mówię wstecz, pokoleniu młodszemu pokoleniu. Marnujemy bezcenny czas. Musimy odnaleźć i datę. Masz rację. A człowiek sobie nie zdaje sprawy z tego. Być może dobrze, że bez takiego obciążenia się nagrywa. Bo jeżeli człowiek by za każdym razem przychodził do studia i był przeświadczony, że teraz mierzy się z legendą pokolenia nastolatków, to może nie powinien taką wiedzą dysponować. Lepiej rzeczywiście każdego traktować jako wyzwanie takie na czysto zupełnie. To jest bardzo ładny tytuł na wywiady z ludźmi, którzy używają głosu. I rzeczywiście czasem można ten głos zobaczyć, no ale to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ma się kontakt bezpośrednio z połączeniem tego głosu z konkretną postacią. I wtedy, czy to się zgadza, czy nie, dobrze by było, żeby tak uwierzyć tej postaci nagrywanej przez konkretnego aktora, żeby przestać się nad tym zastanawiać w ogóle.